You idiot! Tygrys Władimira Putina przekracza granicę z Chinami i zjada lokalne kozy. W Stanach prezydent co roku uwalnia jednego indyka. Ha! To jakiś żart! Co za pusiak! W Rosji Waldek Putin wypuszcza tygrysy. W 2011 roku rosyjski przywódca wypuścił na wolność 3 tygrysy na Syberii. Ich imiona to Utsin, Kuzja i jeszcze jeden. Media w Chinach, dla których Zachód to zło, powiedziały, że Utsin przeszedł przez granicę i dostał się na terytorium Chin. Agencja prasowa Xinhua powiedziała, że Utsin zjadał kilka chińskich kóz i że znaleziono ślady tygrysich zębów w głowach martwych zwierząt. Utsin był chyba bardzo głodny, bo zjadł aż 15 kóz. Rosjanie mówią, że poszukają Utsina, bo tygrys w Chinach to nieszczęśliwy tygrys. Na koniec chcemy wam pokazać jeszcze kilka prawdziwych fotografii wielkiego wodza jeżdżącego na różnych zwierzętach. On kocha zwierzęta, a te uwielbiają być przez niego ujeżdżane.